Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w tutorialu drugim dotyczącym statycznej próby ścinania. W tutorialu pierwszym pokazaliśmy sobie, jak przygotować do ścinania próbkę. Mamy 8 próbek wykonanych ze sklejki. Przygotowaliśmy sobie pierwszą próbkę, którą ścinamy sfożniem o najmniejszej średnicy. Tutaj mi pozostały 3 pozostałe sfożnie, którymi będziemy ścinać następne próbki. Przygotowaliśmy sobie aparat do ścinania, który teraz ułożymy na dolnej płycie maszyny wytrzymałościowej. Widzimy tutaj również, przypominamy sobie, w jakiej kolejności mocowaliśmy próbkę w tym aparacie do ścinania, czyli gniazdo wkładaliśmy w korpus, następnie szła próbka i dokręcaliśmy tuleję wkręcaną. Tutaj przypominamy sobie, że mamy ten pręt, za pomocą którego obciążenie z płyty górnej maszyny będzie przekazywane na trzpień, który jest tam wewnątrz i który docelowo zetnie naszą próbkę. To, na co chcemy zwrócić sobie uwagę, zanim rozpoczniemy obciążanie, to jest standardowo tarcza siłomierza. Mamy tutaj maszynę z napędem hydraulicznym. Pewnie w innym tutorialu poznaliście Państwo maszynę z napędem mechanicznym, na przykład przy zginaniu czy rozciąganiu. Tutaj mamy maszynę identyczną jak przy ściskaniu również, czyli już jest ustawiony zakres, który powinien nam pozwolić na przebadanie tego typu materiału. Tu musimy się zastanowić, co będziemy badać i mniej więcej dostosować maksymalny zakres. Tutaj mamy ten zakres na poziomie 40 kN. Czwórkę mam w okienku, troszkę w tym momencie przysłaniają nam wskazówki, ale tu za wskazówkami mamy jeszcze razy 10 i to jest wtedy wynik w kilonewtonach. Powinniśmy zanotować sobie do tabeli niepewność pomiarową siły, którą będziemy obciążać. Czyli najmniejsza podziałka, która również w tego typu maszynach jest tutaj zaznaczona w takim niewielkim okienku, 20 dekaniutonów, trochę starsze jednostki. Młodsi widzowie mogą nie być z nimi tak dobrze zapoznani. Dekaniutony, jak na przykład dekagramy. Żeby przejść na gramy, musimy pomnożyć razy 10. Podobnie tutaj dekaniutony, aby przejść na newtony, mnożę razy 10, czyli mam 200 newtonów. To jest najmniejsza podziałka w tym przypadku. Chcemy przygotować sobie, zapoznać się z tą maszyną wcześniej, żeby być gotowym na odczytanie siły niszczącej. Oczywiście, tak jak zawsze, mamy dwie wskazówki, bierną i czynną. Bierna jest pchana przez wskazówkę czynną, która po zdjęciu obciążenia czy po zniszczeniu próbki wraca nam do zera, a wskazówka bierna zostaje na sile niszczącej, więc nie musimy się martwić, że nie zdążymy jej zczytać. Zaczynamy od włączenia maszyny. Każdorazowo również zapoznajemy się z maszyną, gdzie są przyciski służące szczególnie do włącz i wyłącz. W razie jakiegoś nagłego przypadku, żebyśmy wiedzieli, gdzie maszynę wyłączyć szybciutko. Włączam maszynę. Jak Państwo widzicie, mam tutaj dosyć dużo luzu, w związku z tym opuszczę najpierw jeszcze nieco na wyłączonej maszynie płytę górną, tak żeby dotknąć, taka włosowa przestrzeń. Dobrze, może być. Włączamy maszynę i zaczynamy obciążać. Do tego celu służy nam pokrętło, które powinniśmy dopilnować, żeby było dociśnięte. I obracamy. Na początku robimy to z wyczuciem, powolutku, tak żeby wyczuć, jak szybciutko zacznie nam narastać obciążenie. Nie nawijamy, nie jest to szybkie kręcenie. Powolutku, z wyczuciem, staramy się, żeby ten przyrost obciążenia był w miarę równomierny, z tą samą prędkością
i żeby nie było to za szybko. Próbka uległa zniszczeniu, w związku z tym wyłączam maszynę wytrzymałościową. Poznałam to po tym, że wskazówka czynna spadła do zera. Wskazówka bierna została na wskazaniu maksymalnej wartości siły, czyli dla mnie siły niszczącej. No i zobaczmy, ile tutaj jest. 0,8. Ja na chwilkę przejdę, żeby odczytać prostopadle. I mam tu jeszcze 5 kreseczek, czyli jeżeli popatrzę, 0,8, tutaj wyżej 1,2, dwie takie nieco dłuższe kreski, czyli na 0,9 i na 1, no czyli dokładnie można powiedzieć 0,9 razy 10, 9 kN. I ten wynik zapisujemy do tabeli 0,9 kN razy 10, bądź też po prostu 9 kN. Chcemy teraz wyjąć naszą próbkę z maszyny wytrzymałościowej. Mam maszynę wyłączoną. Na wyłączonej maszynie podnoszę płytę górną przyciskiem ze strzałką w górę. I zobaczmy, że ten pręd, który na samym początku był wyżej, jeżeli Państwo sobie porównacie z jego położeniem na początku tego materiału, a teraz zobaczmy, jak to wygląda. Wyjmę pręt, odkręcę. Dzięki temu, że nie doprowadzaliśmy do jeszcze wzrostu siły już po ścięciu, to w miarę tutaj nie powinno być problemu z wyjęciem próbki. Zobaczcie Państwo, że ta próbka, trzpień przeszedł mi na wylot. Tak, tutaj mieliśmy otwór, przekazanie siły z pręta. Może jeszcze wyjmijmy sobie gniazdo i pokażmy tu nawet fragment. Państwo się przyjrzycie. Fragment został mi tutaj, został mi tutaj w gnieździe, więc został on po prostu wypchnięty przez trzpień do gniazda. Powinnam sobie to teraz wyjąć. Pozwólcie Państwo, że sięgnę sobie po przyrząd pomocniczy. Dobrze, tak wygląda wycięty ten fragmencik, który został wypchnięty. A teraz uwaga, wybijemy sobie. I została nam próbka po ścięciu najmniejszą średnicą trzpienia. To, co będzie istotne, to żebyśmy zwrócili uwagę, jaki kształt jest tutaj powierzchnią ścinaną tak zwaną, którą będziemy liczyć w tym ćwiczeniu. Powierzchnia ścinana to nie jest powierzchnia koła, co często tutaj jest mylone. Tutaj mieliśmy docisk. Można powiedzieć, siła ściskająca nam działała na tą próbkę. Faktyczne ścinanie nastąpiło na obwodzie. To, co tutaj widzimy, moglibyśmy powiedzieć, że jest to pobocznica walca. Patrząc na ten trzpień, powierzchnia ścinana to jest obwód tego trzpienia pomnożony przez wysokość próbki. Czyli my dokładnie tak będziemy chcieli sobie to policzyć. W rozwinięciu będzie to prostokąt. Jeden jego bok będzie wysokością, tą, którą wpisywaliśmy do tabelki, wysokością G, a drugi bok będzie obwodem koła o promieniu, czy też o średnicy D, średnicy tego sworznia. I ten iloraz będzie tak zwaną powierzchnią ścinaną.
Przez tę powierzchnię ścinaną będziemy dzielić wartość siły ścinającej otrzymanej w tej próbie i w ten sposób otrzymamy wytrzymałość doraźną na ścinanie. Pamiętając o tym, że w rzeczywistości jest to ścinanie technologiczne, nieczyste, a używamy wzoru na ścinanie czyste, wynikające tylko i wyłącznie z naprężeń stycznych, które tutaj dominują. W następnej kolejności wzięlibyśmy próbkę numer 2, ścięli ją tym samym sworzniem i tak przeszli do kolejnych próbek ścinanych kolejnymi średnicami, czyli przypominam, próbka trzecia i czwarta sworzniem środkowym, próbka piąta i szósta sworzniem o większej jeszcze trochę średnicy przedostatnim i próbka siódma i ósma sworzeń o największej średnicy. Nie chcemy tutaj Państwa zanudzić. Myślę, że jedna próba wystarczy dla zobrazowania idei tego ćwiczenia. Musimy to powtórzyć przynajmniej 8 razy. Bardzo Państwu dziękuję i zapraszam do obejrzenia kolejnych tutoriali z innych prób wytrzymałościowych dostępnych na kursie. Dziękuję, do zobaczenia.